Siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Znów temat MTZ-a i coraz to grubsza. Czym dalej rozbieramy, tym grubsza się robi sytuacja. Taka, że musieliśmy kupić nową obudowę od skrzyni biegu, bo od stycznego biegu tutaj nam wyłupało ten element. Podeszła kulka pod tryb od stycznego i rozwaliło ten element. Dlatego byliśmy zmuszeni kupić nową obudowę, ale to wam pokażę. No przy tamtej starej obudowie co się stało. A i oto mamy starą skrzynię, znaczy starą obudowę skrzyni. Widzicie, jak jest odłupana. Czekam, może jakoś bliżej to pokażę. O, tak, o, widać lepiej teraz jest odłupana obudowa. Znaczy to co trzyma wałek wsteczny od wstecznego biegu jest rozłupany. No i wiadomo, już pewnie tyle czasu to by gdzieś na tych otworach też się powyrabiały luzy, się jaja porobiły lekko, minimalnie, i te łożyska tak by nie pasowały, znajdziecie. A co jeszcze wymienione było? To wymieniane było sprzęgło, docisk sprzęgła był wymieniany, nie? Bo frezy były zjechane. Jedno, że frezy były zjechane, to trzeba było wieniec zbić i przemienić, bo szybko obrótowy obciął troszeczkę tutaj i zgrzycał. No i była tarcza, była bardzo w opłakanym stanie, aż praktycznie jechała na blachą docierała, nie? W sumie zobaczcie sami, jak ta tarcza wygląda, nie? To jest właśnie ta strona tarczy, o której mówię. Która właśnie tak jest zjechana i to wysprzęglało. To jest rusek, to jest maszyna, giotca, nie omiotca, jak się to nazywa. No i tutaj wieniec, nie? Zjechany, jak się ustawił, nieraz to 5 razy dzisiaj zgrzytał i nie odpalał. O, tutaj te frezy może wyciągnę, tak to gówno. Widać frezy? Widać, jak są zjechane. Ciągnął, a już w końcu przestał jeździć, jakby na maksy już wyjechało te frezy. No i tutaj jest jednolita ta, nie? To wiadomo, już było, trzeba było kupić nową blachę. A tu jest o tyle dobrze, znaczy dobrze, niedobrze. Zobaczymy, jak to będzie się trosy wysprawowało na tych nitach. No, uszczelnianie od silnika tam było ok, to nie wymienialiśmy, bo nie ciekło. Tylko tyle, co od wałka, ten co wchodzi tutaj, na tym uszczelniaczu. Bo jak się robi na sprzęgle dużo, to się nagrzewa i 2 do 3 lat, od 2 do 3 lat ten uszczelniacz wytrzymuje przy turze. A szczególnie tu, jak się na tym betonie pracuje, żeby nie ciekło, bo jak się ładuje pszenicę, to nacieknie ci tego. Nieraz wiązaliśmy jakąś gąbkę, żeby nie kapało tak mocno, ale to i tak nic nie dawało. A jeśli chodzi o kabinę, to kabina się pozbyła błotników. Pozbyła się błotników, nie wiem, czy kamera dźwięk łapie. Błotniki są czyszczone, tam tato czyści już te błotniki. I tutaj jeszcze takich spraw, parę spawalniczych, trzeba będzie troszkę ją połatać, nowe blachy powstawiać. Tutaj to już jest tragedia, nie? 40-letnia kabina. Tutaj tego komina wentylacyjnego nie będzie. Zawali się kulturalnie blachę. Tu też uszczelni się, żeby woda nie dociekała. Tutaj blisko się przykręci tą skrzynkę narzędziową. Wiadomo, trzeba wyczyścić. Raz chyba był tylko malowany. W 90. któryś tato mówił, w 94. był rusek malowany, a tak to do tej pory nie był malowany. Tylko była malowana wtedy w tym 94. kabina i maska, nie? Maska tam leży, a kadłub jest oryginalny i zobaczymy, jak nam się uda go dobrze domyć, to zobaczymy, czy starszy czasu, bo tutaj nagrywam to od 3 marca, to od 1 marca to już chłopaki równo dają z nawozami, no ale my w tym roku się nie spieszymy, bo rok temu posialiśmy pierwszą dawkę wcześno i no, przyszło po prostu, zimno się zrobiło i to nie działało tak, jak powinno, więcej poszło w powietrze, a wolimy w tym roku trochę poczekać i jak będzie, no jak ta wegetacja ruszy, to dopiero podepniemy do... Puścisz je tam, ja bym to do dołu wkładał. Musisz puścić, jesz je tu, nie? Widzisz ten? Dobra, czekaj.
Trzymaj, trzymaj. Suwaj je lekko. Dobra, tu. One muszą pójść tu, czekaj, dobra. Teraz daj ten drugi. Ten, tak? Ten, tak, tak, tak jak teraz do tego. Dobra, czekaj. No, nie doszedł, jeszcze nie doszedł. Idzie, dobra. Teraz ten. Tak, czy tak? Daj. No inaczej nie może być, bo tu powiedzieć, że gdzie wchodzi tak, to i musi tak iść, nie? Bo, bo z góry będzie szło następne, dobra. Suwaj go tu. Czekaj. Frezy, nie? O, jak dobrze. I teraz musimy tu podnieść go tak, żeby tam... Widzisz tam coś? Ja tylko podnoszę na łatwo. Dobra, to wyżej, to o, prawo. I teraz tylko tam teraz. I tego, to pasuj tutaj tak, żeby tu na śruby pasowało i dobić to. To może później ci tam. No nie, tylko. Poczekaj. No teraz wybijmy to. My zbiegi dobrze wchodziły. Tak. No to ja pamiętam, za czym przerabiałem te. Te kulki, żebyś nie haczyły. Biegi dobrze wchodziły, ale nie wiem. Stanało jak jechał, ale biegi wchodziły dobrze. Luks. Luks torpeda. Będziemy skrzynię zakładać. Że zmontowana. Kameruje się, zmontowana jest, już można zjeżdżać. Ale niektóre części dodają wiele do życzenia. Tak jak ta nakrętka, żeby dobrać taką w miarę, żeby była prosta, to masakra była. Kupiliśmy nową nakrętkę, a półokrągła i trzeba było kombinować kolejną. Kolejna była za krótka znowu. Tak to właśnie wygląda. Dobra. Cyk, 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 cyk. Grand Francja elegancja. Odstaw jedną śrubą, którą się zmarzę. No to daj ta śruba. Złap tam, na środku. Sięgnie? Takie no bez tak. Podkładki. Ale no to weź bez podkładki na razie. Weź trochę kluczem. 22? Co? Doszło do obudowy? To znaczy? To no. No to dobra, poczekaj. Ja po prostu na bolcach nam może trzymać. To widzisz? Nie siadę. Ona już jest nasza. No i za mocno coś tam wziął. No i trochę jeszcze do góry. Jeszcze. Dobra, dopychajcie teraz, chłopaki. O, no dawaj. Śruby. Tak, kręcisz to mi nawet, bo moja strona się przybliża sama. Tak, to właśnie, tam chyba tak. Brakowało dół podciągnąć. Tak. Wszędzie jednakowe idą? Tak, jednakowe. No zobacz, pudełko zresztą będzie wiedział, jednakowe. Chyba będzie ok, nie? O, wiesz, na samym blisku, tak. No teraz dopiero dobrze podchodzi o ten. Zwykle. No bo jak tam u ciebie jest? No, takie pół centymetra. No. Ja już dochodzę. I tego tam, tak jak to poszło.
No tutaj te pierdoły to wszystkie, wiesz, musisz teraz pozakrywać, to już to i tu musisz, jak trafić trzeba tam, no, wiesz, nie? A nie, gdzie to, to już? Nie, nie. Jak on tu na dobrze. No.